Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku skończyliśmy Lincolnshire na 100%, nie, Leicestershire na 100%, mój błąd. I znajdujemy się w Jotunheimie, gdzie to mamy do zrobienia jeszcze 30 bogactw, więc trochę tego tutaj mamy do robienia, ale mam nadzieję, że wyjdzie w porządku. Z tych zdjęć społeczności, no dużo się nie dowiemy, ale akurat bardzo ładnie wyglądają, więc je tutaj polajkuję, bo nie ukrywam, że kurczę, są ładne. Więc tak, udamy się bardziej we wschodnie regiony Jotunheimu i zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli do dyspozycji. Czyli musimy się tam udać. No dobra, aby to nie było takie złe, jak mi się wydaje. Chyba jestem dalej trochę podchmielony przez to, że wypiłem, a zresztą pływałem w piwie. Ale zobaczmy, jak tutaj to wyjdzie, bo to jest pod ziemią, nad ziemią. Zobaczymy, bo tutaj coś mi ewidentnie nie pasuje. Jak to tutaj niby to jest umieszczone? No, zaraz tam się przejdziemy i zobaczymy, o co tam chodzi. A na razie to spróbujmy właśnie ponurkować trochę. Oby tutaj nie było kluczy potrzebnych do zrobienia tego, no bo kurczę. Anglia wydaje się być znacznie prostsza niż to. Kolejna Kefemira, bardzo dobrze. O, kolejny poziom. Tak, kolejny poziom. Jeszcze lepiej. Więc sobie ulepszymy tutaj postać. Bo tutaj dzięki tym nowym perkom będę raczej chyba nawet i mocniejszy niż do tej pory. No powiem, że to serce Iduna wydaje się być zajebiście dobre. Więc tak, świat. Jak to tutaj to teraz wygląda? Nie wiem, mogę iść w górę mapy. To powinno być w porządku. Więc tak. Czemu tutaj te znaczniki są pokazane, że są u góry? Jak tutaj w ogóle nic nie ma u góry. Albo chodzi o jakąś jaskinię. Czego jestem w sumie nawet bardzo pewien, albo... Nie wiem. Albo też chodzi o perspektywę, mam wrażenie. Wiesz, może jak na to wejdę, to coś tutaj mi się nie rozjaśni. No właśnie, tutaj coś już mamy do robienia. Bo to jest jakaś kurczę magia. O! Zasrani Jotumowie. Chyba Jotumowie to powinni być. Dziwne, że się nie przemienili. No tutaj są ewidentne lagi, czyli tutaj już jest jakieś miejsce ukryte. Coś mi tutaj nie gra, ale nie wiem co. O! No nie. Znowu musi pojawić się lag, wtedy chyba będzie... No dobra, czekajcie, teraz tutaj jest wrak. Teraz tego wraku nie ma. O cholera, jasna. O jego mać. No... A mówiłem na początku, jak wchodziłem do Jotunheimu. Oby nie było nic z perspektywą. O. No, dalej nie mam bladego pojęcia, pod jakim kątem muszę się, kurczę, ustawić. Aby móc je zaliczyć, ale no okej. To jest bardzo dziwne. Pewnie będę musiał tutaj coś z perspektywą znowu zrobić. O, znowu coś się tutaj zmieniło chyba. No i znowu. Jak ja to niby zrobiłem? Może być pod jakimś specjalnym kątem ustawiony? Żeby to się odmroziło? Okej, to jest według mnie bardzo dziwna akcja. W ogóle, szczerze, ja to robię na czuja.
O! A czy to mi zniknie w takim razie? Nie, nie zniknęło. I to pozostaje na jakiś czas, to taka jakby inna wizja? Szczerze, ja w ogóle nie rozumiem tego. Ani za grosz. No kompletnie jestem głupi w tym. A przynajmniej już wiem, że w sytuacji, w której mam laga, to tutaj mamy do dyspozycji... No... Ciekawe otoczenie, że tak powiem. Bo tak samo było w przypadku jednej misji pobocznej w Jotunheimie, gdzie jakaś tam olbrzymka ze swoim kochankiem, którzy uciekli gdzieś tam. I tam też miałem takie zacięcie, czyli był świat. I za to powiedzieć, że tak jakby to wszystko jest już tak jakby wczytane, tylko że ładuje się to w czasie bieżącym, albo te światy są na siebie ponakładane. Tak też może być chyba. O nie, 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 nie. Okej, łatwo. Nie wiem, co ta ikonka takiego oka oznacza. O nie. Całe życie ma? No ciekawe, że jak się przemienia, to też całe życie sobie odnawia. I takie... już chyba nie mam pytania. Tam widziałem wybuchający dzbanek u góry. Więc... Właśnie, mamy tutaj do wywalenia lodzik. Łatwo. No i poprosimy kamienna łezka i mira. Krew i mira. Mój błąd. Kamienna łez i mira. Kamienna łza i mira, nie łez. Jest w Asgardzie, do którego udamy się w następnej kolejności po skończeniu Jotunheimu. Jak teraz ten progres wygląda? 7 na 33, czyli jeszcze 26 takich łez. No. Okej. Tutaj może najpierw zrobimy to. Rękawica kogoś tam. Kolejna zabawa perspektywą, czy jak? Pewnie tak. Tutaj coś jest też na dole. Może ze strony drogi muszę pójść? Ale ja tutaj w ogóle tych świetlików nie widzę. Tak jakby świetlików, które by mi mogły wskazać drogę. To jest pod ziemią, czyli to będzie tutaj ukryte, na to wychodzi. W tym przejściu, gdzie zdobywaliśmy chyba dzbanek taki z piwem dla jakiegoś olbrzyma, gdzie byliśmy na uczcie, na to wychodzi. Pewnie tak, bo to jesteśmy nie pasowało, że to jest tak pod ziemią. Po tej nazwie rękawica kogoś tam. Też sobie przypomniałem tą lokację. Czy tutaj mamy te obydwie skrzynki? No dobra. Sprawdzimy sobie. Ale ta lokacja jest niestety posrana. Właśnie, ostro chroniona. A powiem, że to akurat pięknie wygląda. Spróbujemy może jakoś tak po boku przejść. Tutaj wszystko... tam to mamy. Pewnie jest zabezpieczone. Nie? No to czemu tak? Okej, mi tam pasuje. Bardzo przejść tutaj niby jest do zrobienia, ale... Na razie spróbowałbym to drugą krew zdobyć. No, nie idzie najgorzej. Jak przychodziłem tutaj miałem 3, teraz mam 8 łez. Więc jest chyba w porządku, bym powiedział. Czekaj, czy tak dam radę wejść. Pewnie, że nie. Też nie. Zaraz mam taką zagwostkę. Jak ja mógłbym tam się dostać? Ja potrzebowałby... już pamiętam, przypominam sobie chyba drogę. Będę musiał chyba tędy przejść. Tutaj był jeden przeciwnik, który jednak nie ma go. Pamiętam, że tutaj ktoś stał. I tutaj było chyba przejście od dołu właśnie. A...
I u góry jest ta skrzynka, no dobra. Może tak? Nie. Może od drugiej strony? O, właśnie. Myślę, że ten kufel chyba nam nic nie da. Ale zawsze warto spróbować. Prawie. O, tutaj właśnie opcja jest do podsadzenia się. Już tam było to gówno do przesuwania. Więc myślałem, że może tutaj bym jakoś tam... do... tutaj mógłbym to jakoś podsunąć, ale... okej, okay. Co jest? No powiem, że to akurat aimowanie w czasie, gdy ktoś nas... znajdę, to jest też dość nieźle pobagowane. Kamienna krew i mira, no dobra, tylko że teraz ci przeciwnicy mnie tutaj namierzają. Więc nie będę w stanie chyba użyć szybkiej podróży. A wyjście, no jest dość daleko. No nie mogę. Tutaj mogłem skończyć ten wschodni obszar i przeszedłbym bardziej do północnego tutaj, północno-zachodniego w sumie. O, już mi chyba przestali śledzić. Nie, niemożliwe. Kto mnie wykrył jeszcze raz? A tamten. Może jakoś tak damy radę się tutaj ukryć? No pewnie, że nie. Więc tak. Spróbujemy sobie może przeczekać jakoś. Może teraz? No czemu nie? Czemu my tak dziwnie biegamy? Może teraz? Co jest? Może jak wszystkich wymorduje tutaj? Widzę, że wcześniej z tych skrzynek nie stawiałem, już tutaj raz byłem. Albo nawet i dwa. Może teraz? Co jest? Może są teraz jakoś uciec, tylko jak się stąd wychodziło teraz? Czyli tak, teraz tutaj będę na dole. To chyba tamtędy wchodziłem, ale czy nie dam rady jakoś inaczej stędy wyjść niż wejściem? Zobaczymy. To mnie trochę ciekawi. Może jak tam zejdzie ten pasek? Okej, czy jestem w tym samym miejscu w pewnym stopniu? Tutaj gówno co robię? Okej, czyli jestem w tym samym miejscu. Jak ja tędy wychodziłem wtedy? Aha. To jest bardzo ciekawe, że się odbiją od tamtej ściany. Jak jakaś piłka. Może od dołu? Od dołu to mi to gówno dało, okej. Jak ja niby tutaj zataczam kółka? Jak to jest możliwe? A, bo ja w tą stronę poszedłem. Chyba dlatego. Teraz mogę użyć... Czyli w ogóle nie mogę używać szybkiej podróży w czasie, gdy jestem w iluzji, na to wychodzi. Albo gdy jestem w świecie zależnym od punktu widzenia, na to wychodzi też. No, ciekawa informacja. Spodziewałem się, że nie mogę tam użyć szybkiej podróży, bo byłem w czasie... tak jakby pościgu, śledzenie i tak dalej. No to wychodzi, że jednak kurczę, niezbyt. No dobra, użyjemy jeszcze tutaj punktu szybkiej podróży, nie chcę się tam iść. I teraz spróbujemy, kurczę, te krewki pozdobywać. A zgadza wydaje się być znacznie łatwiej, że tam tylko 23 muszę bogactwo zdobyć, a tutaj no trochę jeszcze zostało. Tak, tutaj wszystkie mamy. Dobra. O nie. No fajny Yggdrasil, no podoba mi się. Czemu ja przez dwie gałązki tam się przez nic gnąłem? No jak to jest możliwe? Obym miał tutaj punkt szybkiej podróży, w sensie punkt synchronizacji, bo inaczej będzie taki problem tutaj. Na szczęście jest. Dobra, jak już będzie, że zejdziemy tradycyjnie.
Ale czemu ten Yggdrasil musi być tak zajebiście wysoki? No co jest z tym drzewem nie tak? Jeszcze mi znaczniki posnikały. No to jeszcze lepiej. Najpewniej będzie ten pierwszy tutaj znacznik. Może nie będzie tak źle. Sprawdźmy to. Niektóre, kurczę, te skrzynki nie są takie ciężkie, bo jednak wystarczy tylko podejść, zabić przeciwników i tam odblokować sobie przejście. A niekiedy to jest zabawa z perspektywą. Tutaj coś mi śmierdzi, że też będzie perspektywa, tylko że nie mamy tych takich duszków, tak jakby takich żółtych, które by nam zmieniały punkt widzenia. Ale mamy za to tutaj eleganckie przejście, które, no, odblokowało nam kolejne bogactwo. No to bardzo dobrze. Krew i Mira zawsze na propsie. Ile już tego mamy? 10 na 33, czyli 23 krwi jeszcze. To go. No to dobrze. Zobaczymy tutaj. Mamy te świetliki jednak. Okej, ciekawe. Czyli te świetliki są tutaj do tego potrzebne, czy do czego? Bo z tym też może być lekkawy problem. I czy my mamy... O, Steinbjorn tutaj. A, zapomniałem, to było to zamarznięte jezioro, przy którym się trochę męczyłem. Teraz, gdybym z nim walczył, to mam wrażenie, żebym go pokonał w... Nie wiem. Lewą ręką, tak szczerze, na klawiaturze tylko. Bez łuku nawet. Kurczę, było śmiesznie z nim trochę. Tutaj coś mi nie pasuje. To jest, na co wychodzi, że jakoś pod ziemią. Jaskini tutaj, z której chyba nie wychodził Steinbjörn, bo on raz był na tym zamarzniętym jeziorze. No tak, czyli tutaj, okej. No, tego wcześniej nie widziałem. Powiem, że wygląda zajebiście dobrze. Czemu mnie tutaj wcześniej nie było? No, postarali się akurat przy tej jaskini. Zajebiście to wygląda. Bardzo dobra. A teraz północne regiony by się przydały. Może bardziej tak to pooznaczać. No zobaczymy, bo tutaj mamy tego sporo do porobienia. Jeszcze może być problem sam ten punktem widokowym, ale ja akurat punktów widokowych nie robię na 100%, ale jeszcze zobaczymy tamten... przy tamtej wieży chyba jakiejś tam. Bo jednak ja go zbytnio nie mogłem dosięgnąć w ogóle, bo było tam dość, kurczę, wysoko. Do tego też były ściany, przez które nie mogłem się wspiąć, bo były, nie wiem, za śliskie. Do tego też był lód, przez który nie dałem rady się w ogóle powspinać, więc też ciekawie. Tutaj od razu będzie teren zastrzeżony, w zasadzie teren nieufności, czy jak tam kto to woli mówić, więc będzie też problem, kurczę, ze zrobieniem tych bogactw, bo one są tutaj naprawdę dość nieźle zbite w kupę, ale jeszcze zobaczymy. Skoro są tak zbite w kupę, to może będzie nawet łatwiej tak zrobić. To też mnie koń denerwuje. Trzeba się chyba na piechotę przejść. Nie wiem zbytnio też, w jaki sposób możemy odblokować tego skinka Renifera dla płotki naszej. To chyba zależy od, nie wiem, jakiejś tam misji pobocznej, czy tam może zrobienia danego wątku Jotunheim albo Asgard na 100%. Możliwe, że tak. No dobra. Najpierw udajemy się może tutaj do tego pierwszego bogactwa. No i teren nieufności, niestety. Szkoda. Chociaż czy tak od początku było? Wydaje mi się, że chyba nie. O! Tylko, że mam tutaj, kurczę, olbrzymkę. Aha, czy ja tak nie przejdę tutaj? To na cholerę dali to do zniszczenia. Oj, klucz tutaj mamy, o kurde. O kurde. Czemu tego klucza nie mogę zdobyć? Jak mam tam do niego pójść? Co jest? No spróbujemy to już każdego powybijać. Czemu by nie? Ale już pamiętam taką jedną, kurczę, akcję z tym kluczem przy nieboszczyku jakimś. No.
Jeszcze więcej tych strzałów będziesz odbijać. Wreszcie. Nieco nic nie mogę zrobić. Ja go też nie dam rady zastrzelić chyba. A, okej, kładkę tutaj mam przecież. Ale jestem ślepy czasem. Powinna być jakaś inna opcja zdobycia tego niż zabijanie tamtych jotumów. Przecież to byłoby niemożliwe, żeby po cichu tutaj to zrobić. Nie zebrałem go jeszcze? Wiesz. No dobra. A coś mi tak właśnie śmierdziło, że to byłoby kurczę za łatwe, gdyby dało radę tak po cichu przejść. Otwórz. Zebrane. Teraz tutaj mamy kurczę jeszcze więcej tych bogów do zrobienia. No niestety tutaj to miejsce mi bardzo nie pasuje, bo tego jest naprawdę tak duże tutaj. Jak tutaj to wygląda? To jest jakoś na dole jeszcze? Czy to by było tutaj w studni? Tutaj gdzie była Angryboda chyba, tak? Ja tak tutaj nic nie zrobię, na to wychodzi. Kurczę, już myślałem, że będzie jakieś przejście ukryte. No nic, więc na razie tego nie zrobimy. A to może bardziej do góry mapy bym się tutaj przeszedł i spróbował tam coś odkryć. Bo ten znacznik mi bardzo nie pasuje. Może jakąś perspektywę musiałbym tutaj nagiąć. Ale już sam nie wiem. Tutaj te trzy u góry spróbujemy jakoś znaczniki wyczyścić. Tylko, że teraz jak tam znowu wleść? Mogę to jednak bardziej strategicznie przemyśleć i spróbować jakoś to mniej więcej po kolei tutaj porobić, a nie tak co jest bliżej i tyle. No, no dobra. Tutaj od razu mamy kolejny znacznik, tylko że najpierw spróbowałbym trzymać się głównego planu, czyli pójść do tych najpierw oznaczonych punktów, bo one są mniej więcej w takiej jednej całej kupie. Resztę punktów, jeżeli nie będę wiedział jak się dostać, to ewentualnie zobaczę, o nie, na internecie, no bo ile można się samemu męczyć. Jak od razu mam wszystkie porady tutaj wypisane. Tylko, że to mnie trochę martwi, bo tam te znaczniki już mam oznaczone, czyli musiałem tutaj już wcześniej definitywnie być. Tylko, że czemu ja ich nie zdobyłem wcześniej? Tego to się chyba nie dowiemy, ale możliwe, że mi się nie chciało tego robić, tak jak to było w przypadku Anglii, Norwegii, jak i też Asgard. Na szczęście w Inlandię zrobiłem, więc nie muszę tam wracać. A mógłbym. No dobra, daję się jeszcze wyżej. 70 metrów, 140 i 180, 170 jeszcze? Ciekawe, czyli jeszcze więcej tutaj mamy tych bogactw, jak to teraz to wygląda. Chyba, że nie pokazuje te, tak też tutaj może to chyba wyglądać. Utgarda, ancient keep of the Jotna. Sutungar holds sway within those walls. Gorzej, że już go tak jakby w pewnym stopniu pokonałem w jednej walce o miód. No, wejdę dzisiaj na to. Ach. 107, okej. 40. W dół? O, może na samą górę najpierw spróbujemy się dostać, bo to jest kompletnie na dole. Mamy klucze. Mamy tyrolki, dobrze. Twierdza w Utgardzie, okej. Dam radę go toporem składzić? Nie. No to po cichu spróbujemy już ich wykończyć, może. No też, bez większych problemów dało radę na szczęście. Czemu ja go nie mogę zabić? Może, a po drugiej stronie chyba jest, tak?
Jotunger de Weiss? He was a fool to trust an outsider. Zrobione. Kolejna jest u góry. Okej. Ogień już jej chyba powinien dobić, ale... O, ładnie dobił. Więc tak. Tutaj powinien być gdzieś klucz. Tak czy nie? Chyba nie tutaj. Na innym poziomie na to wychodzi. U góry jest, ok. Pełen zapas amunicji, w porządku. Nie damy radę tak się chyba wdrapać w ogóle. No tak, nie do końca. Chyba, no, co jest nie tak z tą postacią? Chyba, że spróbujemy kompletnie tak do góry tutaj przejść. Bo ja to robię tak jakby od tyłu, właśnie. Jakieś ostrzeżenie dla żołnierzy, dobra. No i niby mamy schody do góry. Spróbujemy dzisiaj jeszcze te rzeczy tutaj porobić. Uuu, cięższy przeciwnik. Może nie odbije tych strzał? No, nie odbił, to zajebiście. No, nie wychyli ani nic. Łatwo. O, kolejny? No tak, kolejny. Gdzie był kluczyk? Gdzie był kluczyk? Czy ono było na pewno tutaj? Czy jeszcze wyżej? Chyba jeszcze wyżej. No tak, tutaj u góry mamy. No teraz takie pytanie, jak ja mam tam się niby do cholery jasnej dostać? No tutaj nie dam rady, no. O co chodzi z tą lokalizacją tutaj? Czemu oni się odrodzili? Dla mnie to nie ma sensu, tak szczerze. Ja to robię zapis? No nie mogę, pewnie. No pokusiłbym się o wspięcie się na bramę. Już to mi gówno da, no bo jak będę chciał przejść na lewo, to nie przejdę na lewo. Przejdę na prawo, też nie dam rady na prawo. Chyba, że tędy? Właśnie. Zajebiście. Aha. Czy to nie są ci, z którymi już walczyłem? No, fajne sztuczki teleportacyjne mają. Tyle powiem. Mamy jednak górę, okej. Ach, i tutaj będzie kluczyk już. O, co to? Tak jasno było. Chyba przez to światło, które tutaj biło. Więc tak, klucz chyba otworzy nam tylko drzwi. Albo aż drzwi i da nam dostęp do góry jeszcze. No dobrze. Czyli w takim razie dzięki tym schodom dam radę jeszcze tam dostać się do tej skrzynki, co była na dole? Wydaje mi się, że chyba tak. Okej, jelonki. Ciekawe, że gdy oni się przemieniają, to w ogóle w nich trafić nie mogę. To jest dość dziwne. Dobra. O, myślę, że już mamy tą maskę taką, która była w czasie Not Some High w Gloucestershire, ale no niestety nie. Tutaj muszę się jakoś do góry dostać. Wydaje mi się, że chyba damy radę, tak? Po prostu.
O! Dał radę, niszczymy, otwieramy. Zrobione. Na dole, na dole, na dole. Wszystko na dole mniej więcej. To jest coś mamy u góry jeszcze. Nie, to jest na dole, to też jest na dole. To możliwe, że ja będę musiał tutaj ewentualnie jakoś poschodzić po prostu tymi normalnymi schodami chyba. Próbuję może właśnie tak zeskoczyć. Demo. Dobrze, że mnie chociaż nie zabili. O, jeszcze na dół? No spróbowałbym może tą pierwszą skrzyneczkę tutaj zdobyć, która była. Bo jednak nie dam rady zdobyć. Spróbujmy może tą wyższą tutaj, bo ona jednak nie wydaje się być aż tak przesrana. Jak reszta. Ewentualnie bym tutaj wrócił jeszcze kiedyś. Okej. Co tutaj dalej musimy zrobić? Muszę się jakoś do góry dostać, to dam radę chyba. Tędy chciałem powiedzieć, ale nie wydaje mi się. Czemu to musi być aż tak posrane? Z tego mają jeszcze normalne poziomy trudności niby. No dobra, umiejętności rozdajemy. Wszystko. O, możemy pozyskać jeszcze ogień. 436 poziom mocy. No, w porządku, wydaje mi się. Może właśnie tak dam radę się tutaj dostać. No, naprawdę po śniegu dałem radę, a teraz po tym nie dam. Czemu oni ciągle tutaj pojawiają? Może po... Aha. Aha. Czyli postać mi może skakać do tyłu, ale po ścianie już się nie wespnie, no bo... No bo kurczę, nie. Chyba, że po tym dałbym radę. No pewnie, że nie dam. No zejdźże, Shaivor. 77 do góry. O. Może jakoś tędy dam radę? No już tak wysoko byłem. Musiałem naprawdę poschodzić aż taki kawał. No nie no, no. Ewidentnie muszę tutaj iść do góry. Znaczy tędy do przodu, no bo... Nie mam się co cofać. Tędy mam przejść? Niby już zbliżam się do tego, nie wiem, bogactwa. U góry to jest, no, no to niby dobrze się kieruje, ale... Kigo w sumie wie. Jeszcze wyżej? Podracali się od nowa, czy nowi przyszli na ich miejsce? Chyba nowi przyszli tylko. No i teraz niby według poprzedniego planu, chyba tak, ten... nie, nie tak. Tędy raczej wchodziłem. To naprawdę moje błędy. 61 metrów, dobra. Do góry? Ale jak? Okej, to jest zajebiście dziwne. Jeszcze go składzić nie mogę, no. Dziwne. Zejrzę, Shaivor, no chłopie. Ty mam bardzo dużo wybuchowych spanów, więc raczej tutaj musi być coś do, nie wiem, zniszczenia. Oprócz tych gości tutaj. No nie wiem, no. Tak już mnie łeb boli od myślenia tutaj. Gdzie pójść, gdzie nie pójść. Że naprawdę, no.
Aha, jeszcze Ubisoft Connect chyba jest pijany. No to... No fajnie, że do tyłu mogę skakać. A jak już dochodzi co do czego, to nie mogę. Chyba tutaj mam iść, tak? No pewnie, że nie. Nie, szczerze to już nie mam sił do tej gry. Czemu tu musi być wszystko aż tak na... Tak na stranę? No to jest niemożliwe według mnie do zrobienia. Znaczy tak szczerze mam w dupie, to ja chcę zapisać grę no i sobie iść. Bo ja nie mam sił tutaj. Do tej kurczę twierdzy. Tu jest za dużo tego do robienia. To ja musiałbym tutaj może w dół mapy posadzić, stopniowo do góry bym chodził, no tak szczerze to... Ja już sił do tego nie mam. Czy jest za dużo tego do robienia. Więc póki co to kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał.